Nasze miasto nie boi się wyzwań i już po raz drugi podjęło się niełatwej roli gospodarza Mistrzostw Polski Młodzieżowców w lekkiej atletyce. Organizowane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki zawody odbędą się na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Wojska Polskiego w sobotę i niedzielę. To 34. edycja w Polsce i druga w Suwałkach. Gospodarze do przyjęcia młodych sportowców są już przygotowani. Do Suwałk zjedzie blisko 400, a może nawet i ponad 400 sportowców z tej kategorii wiekowej z całego kraju, z całej Polski, więc będzie to naprawdę bardzo duże wydarzenie sportowe i mamy nadzieję, że oprócz oczywiście sportowców przyjadą z nimi ich rodziny, ich trenerzy, kadry szkoleniowe, więc do Suwałk przyjedzie naprawdę duża rzesza ludzi w ten weekend. Co oznacza to, że stadion lekkoatletyczny w najbliższy weekend będzie przeżywał prawdziwe oblężenie. Impreza odbędzie się na zmodernizowanym i doposażonym stadionie lekkoatletycznym. Mimo tego, że w ubiegłym roku na tym stadionie były prowadzone bardzo duże prace inwestycyjne, bo warte blisko 12 milionów złotych, to w tym roku dodatkowo wyposażyliśmy jeszcze stadion w nowoczesny system nagłośnienia. Ten system nagłośnienia będzie miał swoją próbę generalną w środę i miejmy nadzieję, że tutaj wszystko pójdzie zgodnie z planem i dzięki temu mistrzostwa będą miały jeszcze wyższą rangę, jeszcze lepszą obsługę i jeszcze lepszy oddźwięk w całym kraju. System nagłaśniający kosztował około 300 tysięcy złotych. Uroczystość rozpoczęcia imprezy odbędzie się w sobotę o 14:00. Tutaj taka będzie niespodzianka, ponieważ specjalny układ choreograficzny taneczny specjalnie na to wydarzenie przygotowuje pani Irina Popowa z Suwalskiego Ośrodka Kultury wraz z swoją grupą podopiecznych. Widowiskowe, widziałem już próby, więc serdecznie zapraszam, bo chociażby dlatego warto będzie przyjść i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Mistrzostwa zakończą się w niedzielę o 16:00, a do tego czasu? Wszystko, co wchodzi w skład królowej sportu, czyli biegi, rzuty oszczepem, rzuty tyczką, rzuty kulą, skoki przez płotki. Gwiazdą tych mistrzostw będzie Konrad Bukowiecki, czyli zawodnik reprezentacji Polski, który w ubiegłym roku brał udział w Igrzyskach Olimpijskich. Niestety nie weźmie udziału w Igrzyskach na tle sportowym, w mistrzostwach na tle sportowym. Maria Magdalena Andrzejczyk, podopieczna naszego lekkoatletycznego klubu Hańcza Suwałki z powodu kontuzji, ale będzie obecna na całej uroczystości, całych mistrzostwach i będzie wspierała swoich kolegów sportowców. Na mistrzostwach startować będą też dwie utytułowane biegaczki, które w swoim dorobku mają złote medale Mistrzostw Europy Młodzieżowców. Ewę Swobodę i Sufian Alnawi. Wśród sportowców nie może i nie zabraknie także mistrzów Polski, którzy swoje tytuły wywalczyli w suwalskiej edycji Mistrzostw U23 Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.